Sylwiata, niedziela. Dobrego pasterza, druga niedziela po Wielkanocy, w której rozważamy szczególnie tę stronę życia Chrystusowego, która jest wyobrażona tym pięknym określeniem dobry pasterz. Pan Jezus nazwał się sam dobrym pasterzem, ale wyłącznie dlatego, że jako Bóg miał do tego prawo. I miejmy tę świadomość, że nikt poza Nim nie będzie takim dobrym pasterzem, jak jest On sam, tak jak On nie będzie dbał o swą trzodę, o swoich wiernych. Niemniej jednak wyznaczył On, ponieważ Kościół ma trwać aż do końca czasów, swoich następców w tym urzędzie pasterzowania, w tym urzędzie prowadzenia wiernych, czyli tych owiec z dzisiejszej Ewangelii do nieba, do tego miejsca, które każdemu jest przeznaczone, do tego miejsca, które Bóg wyznaczył, żebyśmy byli razem z Nim szczęśliwi. I to ta misja pasterzowania Kościołowi Świętemu jest misją bardzo trudną, bardzo szczególną. Jest misją, na którą czyha wiele niebezpieczeństw. Jest wiele osób, które chciałyby zniweczyć ten wysiłek Kościoła Świętego, wysiłek dobrego pasterza Chrystusa i wszystkich tych, którzy są przez Niego posłani, ażeby w Jego zastępstwie wypełniać tę wielką misję, jaką jest prowadzenie dusz na łąki, jakimi są sakramenty święte, jaką jest zdrowa, pożywna doktryna Ewangelii Świętej, doktryna Kościoła. Musimy zatem zrozumieć, że wymagamy tej ciągłej opieki, tego czuwania nad nami, nad naszymi duszami. Musimy ciągle się strzec, ażeby nie zbłądzić, ażeby wypełnić to, co jest nam powierzone, tę wielką misję, tą wielką wędrówkę aż do samego końca. Nic zatem też dziwnego, że wszystkie herezje atakowały zawsze katolickie kapłaństwo. Tak było od samego początku, od arianizmu, od protestantyzmu, przez protestantyzm aż do dni dzisiejszych, kiedy to modernizm zniszczył praktycznie katolickie państwo. I to niszczenie katolickiego państwa to prawdziwie szatańskie dzieło, jest i będzie realizowane aż do samego końca. I musimy mieć tę świadomość, że diabeł będzie czyhał na kapłanów, na pasterzy Kościoła, również i w tych nawet środowiskach, które jeszcze zachowały katolickie państwo, w tych środowiskach, gdzie wydawać by się mogło, wszystko jest tak, jak należy. Diabeł zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdego może pokonać poprzez otwartą taką krytykę, poprzez otwartą herezję i błąd. Dlatego będzie starał się, tak jak zawsze to czynił, udawać anioła światłości pod pozorem dbania o Kościół Boży, dbania o kapłanów, niweczyć ich wysiłki, niweczyć wszystko to, co jest robione na całym świecie, ażeby msza święta przetrwała, żeby katolickie państwo jaśniało ciągle tą obiektywną świętością, jaka wynika z ważności sakramentu. Również Kościół Święty będzie zawsze prześladowany przez wilków, czyli tych, przez tych drapieżników, którzy nie mogą znieść tego, że tak wiele dusz zostaje ratowanych poprzez działalność Kościoła, poprzez głoszenie zdrowej doktryny. I dlatego musimy strzec się tego wszystkiego, co Kościołowi Świętemu zagraża. Pan Jezus, będąc tym pierwszym i właściwym dobrym pasterzem, pokazał, czym jest prawdziwie misja Kościoła, czym jest prawdziwa misja biskupów i kapłanów. To oddanie się na drzewie krzyża za zbawienie świata będzie zawsze udziałem Kościoła Świętego. Musimy z tym krzyżem się zjednoczyć, ażeby nasze cierpienia i wysiłki były błogosławione, żeby przynosiły wiele owoców, ażeby przynosiły wiele łask. Zjednoczmy się zatem z dobrym pasterzem i patrzmy również, rozważajmy te wielkie wzory dobrych pasterzy Kościoła, z jakimi Kościół nas zapoznaje poprzez swoją liturgię. Przede wszystkim jutro mamy święto świętego Wojciecha, pierwszego patrona Polski, pierwszego apostoła Polski, który jest
jednym z głównych patronów Polski i jako jeden z pierwszych przelał krew za wiarę w Chrystusa na naszej ziemi, jako jeden z pierwszych pokazał, co to jest być prawdziwym biskupem, co to znaczy być prawdziwym kapłanem, który oddaje swoje życie za to, żeby mieli wierni zbawienia, żeby owce zostały doprowadzone do tego wiecznego zbawienia, do tego wszystkiego, co Bóg przeznaczył swoim wybranym. W tym tygodniu mamy również świętego Marka, jednego z apostołów, którego symbolem jest lew, tego wielkiego apostoła, który napisał jedną z Ewangelii, który również oddał życie za Chrystusa. W najbliższych też dniach będziemy mieli kolejnych wielkich świętych, jak święty Fidelis Sigmaringen, który został zabity przez protestantów za wierność świętemu Kościołowi katolickiemu. Módlmy się za wszystkich kapłanów, za biskupów, za tych, którzy zostali przeznaczeni przez Chrystusa do prowadzenia Kościoła do właściwego mu celu, którzy zostali wyznaczeni przez Chrystusa, żeby ludzie mieli zbawienie, żeby mieli sakramenty i mszę świętą, która jest w dzisiejszych czasach tak bardzo zagrożona w swoim istnieniu, która prawie znikła z całego obszaru kuli ziemskiej. Mówimy się również do Maryi, Matki Kapłanów, żeby nas nauczyła, jak dobrze dbać o Kościół, jak dobrze miłować Kościół Święty i Jego sakrament, jak należy doceniać to wszystko, co dobry pasterz dla nas uczynił. W imieniu Ojca, Syna i Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.